Cześć. Dzień dobry. Witam serdecznie moi drodzy widzowie na kanale Mister Misiek Poleca Witam w kolejnym vlogu W dzisiejszym dniu po części wrócę do tego co już było wcześniej w odcinkach fakt faktem wtedy oglądało nas 1000 osób, 2000 osób na dzień dzisiejszy ogląda nas średnio w tygodniu Około 8 tysięcy dziennie, więc chciałem wrócić do tematu znowu, wentylatorów. Temat też znowu zostanie powielony, ze względu na to, że sam, znowu, jak ten głupek się nadziałem, sam, mimo tego, że mam doświadczenie i gdzieś mi się już lampka zapaliła wczoraj, no to znowu zdałem się zrobić jak niemowlę. I sobie zrobiłem dodatkową robotę. Potrzebnie, niepotrzebnie. Powiem tak, ja w chwili obecnej jestem bardzo zdenerwowany, ale do tematu przejdę. Czekajcie, na pewno w tym odcinku będzie rozwiązanie. Słuchajcie, tu mamy typowy, standardowy wentylator od C360, który. Jest jaki jest. Ktoś taki sobie wymyślił i do tej pory tak go tłuką. Wentylator jest dosyć ciężkawy. Jest metalowy. Zdarza się, że przy tych wentylatorach urywają się śmigiełka i. Sami dobrze wiecie, że już się to zdarzyło niejednej osobie. Ktoś widział, ktoś słyszał to na pewno, że coś takiego się wydarzyło. Uszkodziła się chłodnica. Niejednokrotnie. Podobny wentylator jest w 3P, tylko w 3P wymyślili coś takiego, że tam ma cztery łapki. Więc jakby ktoś chciał moi drodzy, to do MFA. A dokładnie do silnika MFA w e, Ursusie C363P. W wypierdku można zamontować wentylator od C360. Wszystko, jeżeli chodzi o wymiary, średnice, pasuje. Delikatnie. Otwory mogą się nie zgrywać. E, chodzi dokładnie o ich średnice, ale że. To robią nasi, więc otwory podejrzewam, że są na tyle wyluzowane, że wentylator od C360 będzie wypasował bez problemu. A już widzę na przykład, że Zetorowski też ma 6 łapek. Ta sama, moi drodzy, średnica. Otworki już ma delikatnie większe niż nasz, więc też z konieczności lub wyboru, będzie pasował polecam oryginalne zetorowskie yy, wentylatory, ze względu na to, że konstrukcja ich jest jednolita jeżeli chodzi o stalowy element i łopatki plastikowe są nitowane łopatka plastikowa, nawet jeżeli się urwie nie narobi tyle szkód co łopatka metalowa, ponieważ jej waga na to nie pozwoli. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o wygięcie łopatki, chciałem tu właśnie porównać, pokazać Wam, czy jest inne, ale już mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wygięcie łopatki jest takie same łopatka jedna na drugiej leży jeden do jednego więc tutaj nic się nie zmienia prócz tego, że łopatka jest tak jak mówiłem plastikowa moi drodzy od kilku miesięcy na rynku dostępny jest nie tyle, że zamiennik co produkt czeski Zrobiony troszeczkę inaczej, może troszeczkę lepiej, jest to element jednolity, plastikowy w każdym razie, eee, oblany w środku tarczą, ym, tarcza metalowa oblana plastikiem, jest to odlew, łopatki moi drodzy, już patrzymy jak tu sobie będą leżeć. Czy jest różnica? Ja Wam wszystko pokażę moi drodzy, tylko żebym to potrafił. Eee. O! Czekajcie. Więc, jeżeli chodzi o łapki, praktycznie wygięcie jest to samo. Przez to tylko, że w tym. Plastikowym wentylatorze jest 7 łapek. Łapki są dłuższe i zabierają więcej powietrza na raz. Znaczy, może nie tyle, że na raz, to każda łapka zabiera powietrza więcej niż ta, i kolejna sprawa. Jest ich siedem, więc jeżeli ktoś ma chłodnicę, która delikatnie już jest przykamieniona, delikatnie jest przypchana, nie ma już takiego przepływu jak miała ta oryginalna fabryczna montowana chłodnica, coś się zaczyna dziać z układem, przede wszystkim no chłodzenie, czyli tylko i wyłącznie, no może nie tylko i wyłącznie, ale głównie odpowiada chłodnica. Rozwiązaniem tego będzie zakup wentylatora siedmiolopatkowego. Powiem wam tylko tyle. Taki wentylator kosztuje około 80 90 zł 90. Na internetach można szukać, można kupić taniej, można kupić drożej. Ja się nadziałem. Nie życzę wam tego, ale ja sam się nadziałem. Więc W porównaniu z chłodnicą, która kosztuje 700 zł, 800. I to też nie są chłodnice jakieś cud miód malina, bo to są chłodnice głównie tureckie. Za czeskie i inne rzeczy trzeba porządnie zapłacić. Więc, jeżeli przedłożymy żywot tej chłodnicy jeszcze o rok, dwa, trzy, to myślę, że taki zakup wentylatora jest jak najbardziej e, ekonomicznie rozsądny i on się nie popsuje. Nawet przy zakupie nowej chłodnicy, ten wentylator może być dalej zamontowany. Kolejna rzecz, moi drodzy, jeżeli chodzi o wentylatory do Ursa C385. Już Wam pokazuję, ponieważ zapomniałem przynieść jednej rzeczy. Tutaj mamy wentylator do 385. Pierwsze 385 miały czterołopatkowy, później sześciocylindrowe. Dołożyli kolejne cztery łopatki. Można jeszcze spotkać na rynku metalowe, może nie tyle na rynku, to na rynku używanych rzeczy, czy nawet w ściągnikach montowane metalowe, wentylatory ośmiu łopatkowe, czy czterołopatkowe typowe metalowe, zamontowane w Ursusie. Ale coś takiego na dzień dzisiejszy jest nieprodukowane, bynajmniej. Z moich informacji nie ma tego w sprzedaży. Jeżeli się mylę, przepraszam. Ale myślę, że moje informacje są na tyle sprawdzone, że mogę to głośno powiedzieć, że czegoś takiego w ofercie nie ma. Na dzień dzisiejszy są też plastikowe. Wykonane w identyczny sposób, jak te wytorowskie, z tym, że od razu wam polecam zakupić wentylatory dwa. I montujemy je na krzyż. Fakt faktem, te wentylatory, nawet jeżeli ktoś się z, z połaszczy na dwa i nie jest w stanie tego kupić, yy, to osobiście bym odradzał. Zobaczcie, tutaj mamy wentylator, który można zastosować jeden do jednego. Z wentylatorem, yy, tym oto. je położymy, żeby nam to nie przeszkadzało. Albo chwilowo położymy sobie odwrotnie. O. Wentylator od Zetora. Ten wentylator to jest wentylator pochodzący z Zetora Forterry. Eee, wentylator z tego co ja wiem mocowany w w pierwszych modelach, czyli Forterra 9641 1641, tutaj ta grupa i później Forterra 9515 bez HSX, -a. nie powiem jak to jest w HSX bo nie potrafię i nie chciałbym Was wprowadzić w błąd ale jeżeli chodzi o to całą odpowiedzialnością możecie ten wentylator od zetora Fortery, jak najbardziej, zamontować do swoich ursusów. Kto ma zamontowany ten wentylator, a takich wentylatorów już około 100 sztuk. Jest naprawdę zadowolony. Latem podobno robi się w kabinie ciepło, ponieważ tak wyciąga, tak wyciąga powietrze, ciepłe powietrze przez chłodnicę, że ktoś jak ma otwarte drzwi. Czy powiedzmy uchylone, to to ciepło do kabiny wlatuje, i to już parę osób właśnie powiedziało, że latem w kabinie robi się ciepło. Jest to odpowiedź też na wentylatory firmy Borg Wagner. Jeżeli dobrze mówię, nie chciałbym tutaj skłamać, wiem, że taka firma istnieje i nawet wczoraj rozmawiałem z Zycio. Pozdrawiam Marcinie. Yy, to 700 zł kosztuje taki wentylator. Więc ta alternatywa, kosztująca na dzień dzisiejszy w granicach 100 zł, jest jak najbardziej znowu finansowo i ekonomicznie akceptowalna. Kolejna rzecz moi drodzy, to wygięcie łopatek. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale zobaczcie ta łopatka plastikowa. A ta łopatka plastikowa, pod innym kątem. Inna powierzchnia łopatki, całkiem inaczej wygięta, bardziej skręcona. Jest łopatek 7, faktem nie 8, ale jest 7, i one robią swoją robotę. Więc to, jeżeli ktoś chce sobie Zwiększyć wydajność układu chłodzenia, jak najbardziej te wentylatory mają rację bytu. I powiem tak: porozmawiajcie ze znajomymi, porozmawiajcie na grupach facebookowych. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, ja ma prawo, popytajcie: Są osoby, które już takie wentylatory kupiły i sobie chwalą. Więc to nie jest tak, że ja zachwalam coś, co nie jest ee, szajsem. Bo mam tu pod ręką, moi drodzy. I... Tak jak wam powiedziałem, ja się już nadziałem. Ze względu na to, że... Jaki stary, taki głupi, jest takie powiedzenie. Ja te wentylatory już miałem. Zobaczcie, na pierwszy rzut oka nie widać różnicy. Jeżeli ktoś ma sokolić wzrok, to zobaczy, że ten wentylator jest żółty, a ten jest biały. Przepraszam, żeby nie było, że któryś palcem pokazuje jak lichocka. Więc wskazujący paluszek jeszcze raz. Nie sobie jakiś tam makijaż poprawiałem. Więc. Ten jest żółty, ten jest biały. Ten jest oryginalny czeski, a ten jest polski. Ewentualnie już śmiem twierdzić, że to jest jakiś import. Tylko że problem polega na tym, i już Wam tłumaczę, że ten wentylator, mimo swojej ceny, bo tak ja Wam powiedziałem przed chwilą, jaki stary taki głupi, szukałem zdjęcia w internecie tego wentylatora, żeby wysłać koledze, jak to wygląda, bo nie chciało mi się, za przeproszeniem, ruszyć 4 liter z biura na magazyn, żeby zrobić zdjęcia na żywo, a zresztą nawet białe zdjęcie na białym tle lepiej wygląda. więc szukam sobie tego wentylatora. Oczywiście, numer katalogowy znam na pamięć. Szukam sobie i gdzieś mi się rzucił w jakimś sklepie internetowym ten wentylator w kwocie 50 paru zł. Mówię, no, cena jest rewelacyjna. Jeżeli produkt jest taki, no, to jest rewelacja. Mówię super, bo ten kosztuje stówkę. Ten by kosztował 50, chyba 3 czy 4 zł. No mówię, rewelacyjna cena. to nawet nie ma co się zastanawiać, bo ten, ten pojedynczy kosztuje około 40. Więc tu mówię, rewelacyjna cena. Mówię, zamówimy sobie. Akurat w hurtowni mieli numer katalogowy z popularnego sklepu Zenox. A że Zenoks to jest nic innego jak sklep internetowy Granit dla hurtowników, więc ten numer wpisałem sobie w granicie. Cena była rewelacyjna, więc mówię, zamówię sobie jedną sztukę. Chociaż już mi gdzieś tam porciło, żeby zamówić od z 5, 10, ale mówię nie, zamówię sobie jedną sztukę, zobaczę jak to przyjdzie, bo chcę. To porównać. Ale już mi tam gdzieś się lampka z tyłu z którejś paliła, że ten wentylator może nie pasować. Bo coś może być nie tak. Czy to nie jest to samo, co już kiedyś miałem? Bo powiem Wam tak, jakieś 2-3 miesiące temu miałem takie wentylatory. Ja je wszystkie oddałem. Wiem, że jeden klient dostał i też przez moją niewiedzę. Wtedy nie byłem świadomy tego, że produkt ten nie pasuje. Zaraz Wam powiem dlaczego. Więc wysłaliśmy to klientowi. Klient potrzebował na pilnie i sobie poradził niestety obcinając tutaj łapki. Fakt, faktem zrobił to w miarę profesjonalnie, bo sobie odznaczył na każdej łapce po centymetrze i e, szlifował aż mu ten znaczek, na który sobie narysował, e, ten plastik został obcięty. I powiem wam szczerze, że już wtedy. Zrobiłem małe śledztwo, pogrzebałem ten, przekopałem kilka hurtowni. I problem polega na tym, że ten wentylator polski ma 47 cm, jeżeli dobrze pamiętam, a ten ma 45 cm. Te 2 cm na średnicy, bo nawet zobaczcie, widać na łapce. Teraz mamy sobie ułożone, żeby nie było. Jeszcze raz to ułożę, żeby ktoś mi nie powiedział, że mam to ułożone niewłaściwie. Zobaczcie. Widać? Łapka jest dłuższa. Nie wiem, czy to będzie coś widać, ale też widać. To widać. Więc te łapki są dłuższe. Średnicowo o 2 cm. I teraz połaszczyłem się na kilka złotych. No bo. Jeżeli coś jest tańsze i można to sprzedawać, a byłoby dobre, no to każdy by się z Was cieszył, że można kupić produkt dobry i w miarę dobrych pieniądzach. Niestety to jutro idzie do zwrotu. Hurtownia już niechętnie niechętnie yy, na to patrzy, bo już co się czepiam, po co się czepiam yy, na moje zgłoszenie, że te wentylatory nie wchodzą w obudowę. Powiedziano mi, że zostanie to przekazane dalej, ale wątpię, żeby ktoś to zrobił. Podejrzewam, że prędzej czy później rynek się zapcha tym badziewiem za dużym i będą afery, bo część klientów będzie mówiła, że te wentylatory nie pasują, bo są za duże. Dlatego Wam jeszcze raz pokazuję moi drodzy. Żółty jest polski. To nie jest taki żółty, to taki jest hmm. mleko z wodą. Taki tak, no jest, tak jak ktoś widzi, o, widać różnicę, a najlepiej to wam położę. Nie, chociaż nie wiem, jak to zrobić, żebyście widzieli różnicę. Tu będzie widać, nie widać. Tu nie widać. I jeszcze jedna rzecz. Tu jest ocynk biały, tu jest ocynk żółty. Tak jak widzicie, o, tam jest biel. Srebro, tu jest złoto. E, więc tak najprościej Wam to opowiem. Na to zwróćcie uwagę, bo gdzieś tam kupując, miejcie świadomość, że kupować to tylko czeski, ponieważ nie będziecie mieli problemów z montażem i nie będziecie się ze przeproszeniem denerwować, tak jak ja dzisiaj. Zobaczyłem ten wentylator. Jak zobaczyłem, że jest żółty, tak od razu wiedziałem, że będzie za duży. I gdzieś, właśnie, do szczury ta lampka mi się zaświeciła, że coś może być nie tak. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Przymta się. Do następnego. Cześć.